Tak, tak. Tak, halo, halo, mówię. Mamy? Tak? Ale mamy już uruchomić, czy nie? Możemy uruchomić. Zaraz. Co to będzie? Jak oni przeżyją? Co? Jesteśmy? Dobrze. Czekaj. Jeszcze mamy publiczną toaletę. Tylko sesja mi wygasła. I już się odpalam. Ja kupiłam kiedyś szłam i ta Małgosia taka tam delikatesa co ma tego. I ona, nie? Weszłam i ona mówiła, no dostałam takie kurtki, nie? Ja mówię, gdzie ja dostanę? Kurtkę, nie? A ona mówi, no kurtki, mówi, to my też pracowaliśmy razem, nie? I to zadziała się. Ja po sami wie, że przymierzyłam. Nie, ale no chciałam bezową, ale bezową była za mała. Ale to nie wolno. To my też żeśmy. Tam mają rozdzielone. Ostatni mają. Bo wtedy nie tylko na to co? Proszę. Czy dojdzie do tego, że te dwie klatki, dwie wspólnoty się rozdzielą? Jest taka możliwość? No, nie, raczej trudno o tym pomyśleć, bo połączyć się trudno, a rozdzielić taką we wspólnocie to jeszcze gorzej. Nie ma możliwości. Nikt tego nie rozpatrywał, nikt nie sądził. Ale jak widać, są różnice zdań między mieszkańcami i tak widać, że te zdania przebiegają tak... poprzez klatki. Jedna klatka jest bardziej za, druga... No zależy, gdzie tam jest jakiś aktywista, który chce zorganizować sprzeciw do wszystkiego, to tak się zdarza. Pan jest znanym społecznikiem, niejedno pan już widział i przeżył. Jak pan uważa, te działania nowego zarządu od roku idą w dobrym kierunku? No, dopiero ten zarząd zaczął coś starać się uporządkować. Na zachowania na zebraniu i później nad wykonaniem poszczególnych zaplanowanych robót. Dopiero to mnie przekonuje, że może się poprawić. A ten wystrój podwórka pod oknami, to jest kwestia gustu po prostu, czy czegoś innego jeszcze? Nie, tutaj mój gust był taki, żeby przez kilka lat w zarządzie, czterech zarządach tych wspólnot pozostałych i tych, zrobiono w takim stanie, jak tam dalej jest zielone. A tutaj ta wspólnota postanowiła zmodyfikować to. No i teraz po wyglądzie, jak to teraz powstało, to uważam, że dobrze wygląda i jestem, nic przeciwko temu nie mam. A wspólnota, że się zdecydowała wyłożyć na to force, to tylko się pojawiło przy głosowaniu, jakieś tam głosy były przeciwne. Ale to tak może tak się zdarza i dobrze, że tak się zdarza. Różnica zdań jest normalną rzeczą, tak? Dobrze, tutaj dziękuję bardzo. Przekażę mikrofon teraz pani, która ma trochę inny gust. Proszę nam powiedzieć, jak pani by to sobie wyobrażała? No ja sobie... Dzień dobry, ja mogę przeprosić na chwilę. Powiemy dzień dobry państwu. Piotr Pasikowski, Jarosław Banaś, jesteśmy na ulicy Unii Lubelskiej. Jesteśmy. I już państwo zaczęli oglądać transmisję w trakcie jej trwania. Włączyliśmy się z małym opóźnieniem, czyli tytułem wstępu. Piotrze, co cię tutaj przywiodło? No zobaczmy, jest tutaj kilkoro mieszkańców, klatek 61 i 59 i stoimy przy nowo urządzonym terenie przed blokami.
Jest tutaj więcej żwiru, wiele zieleni, która jest na razie jeszcze młody, to są młode sadzonki, jest nowe ogrodzenie i ten fragment podwórka wygląda inaczej niż pozostałe ogródki przed innymi blokami. Pani, jak widzę, ma trochę inny gust i ten żwirek i te młode sadzonki nie bardzo pani przypadły do gustu. Niestety nie bardzo mi się podobają. Myślałam, że to będzie troszkę inaczej, ale jest jak jest. Trudno, już tego nie zmienimy i trzeba tylko o to zadbać, żeby to utrzymało się w dobrej formie. No co teraz? Już jest pozamiatane, nic się nie zrobi. Ale może pani innym sąsiadom czy znajomym powiedzieć, proszę, jak ładnie mieszkam, jak ładnie jest koło moich klatek? No nie, nie podoba mi się tak. Jednak nie. Nie, no nie. Do czego pani to porównała? No mówię, że do cmentarza, no. Mhm. No to my pokażemy. Rzecz gustu. Czyli pani w głosowaniu byłaby przeciw, tak? Tak, byłam przeciw. Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mogę panią prosić? Jest tutaj kilka osób jeszcze, które... Proszę bardzo. Zofia Koczwara, administrator nieruchomości Unii Lubelskiej 5961. Proszę państwa, większość na zebraniu decyzja zapadła. Większość właścicieli wyraziła zgodę na zrobienie tego ogródka. I uważam, że bardzo dobrze. Były te sprzeciwy, ale większość, ponad 60% było za. Jaka jest rola administratora w takich sytuacjach? No, myślę, no tym jak większością udziałów, więc większością ludzi. I trzeba realizować wolę większości. Oczywiście, że tak. Jak jest podejmowanie decyzji? Zdarzyło się w ogóle kiedykolwiek, żeby była jednomyślność? No nie, w tej wspólnocie niestety. To są dwie klatki, które są ze sobą skłóceni, to są inne sprawy. To może trzeba by ich rozdzielić i dwie wspólnoty no, założyć? No nie, no dwie wspólnoty rozdzielić już by padły takie też od właścicieli tutaj, no ale proszę państwa, to jest są koszty te związane, bo to trzeba zmienić udziały i tak dalej, mapkę geodezyjną zrobić i tak dalej. Jeżeli zadecydują właściciele, nie ma problemu, żeby to zrobić. A jako administrator może pani się chwalić tymi ogródkami, które tutaj no, są? Ja się chwalę, proszę państwa, nawet miałam 4 czy 5 telefonów od zarządców, gdzie podobało się i pytali się, kto to wykonywał, za ile to było zrobione, się podobało. Mhm. Czy jest tutaj wśród nas jeszcze ktoś, dziękuję pani za rozmowę. Przedstawiciel zarządu, nowego zarządu. Pani Krysia tutaj. Zapraszam panią Krysię. Dziękuję. Pani Krysiu, tak, nasza kamera pokazuje to, z czego zarząd jest dumny i część mieszkańców, a jedna pani nazwała to wyglądem cmentarnym. Kwestia gustu, jak zwykle w życiu. A jakimi słowami można przekonać tych, którzy są sceptycznie nastawieni, że to jest albo będzie jeszcze ładniejsze? Że to jest świeże wszystko. To 2 tygodnie w sumie jest wsadzone do ziemi. Sadzonki są piękne. Zrobiła to profesjonalna firma, która się zna na tym. Mówili, jak to wygląda. Pokazywali nam oczywiście projekty. Myśmy to wszyscy zaakceptowali. Pani, która tu jest przeciwna, widziała to wszystko. Siedziała z nami przy stole wspólnie w domu. Pokazaliśmy, jak to wygląda. Zaakceptowała, podoba jej się. Nagle później zmieniła front. No tak jest z ludźmi, no. Tak jest z ludźmi. Nam się to podoba. Dochodziło do sytuacji, jak słyszymy, że nawet na policję byliście członkowie zarządu wzywani. Tak było, było. Nigdy w życiu na policji nie byłam, a tu dwukrotnie mi się zdarzyło, bo no jest taki pan, który tutaj mieszka w pierwszej klatce, którego pasją jest właśnie pisanie różnych pism, donosów, nie wiem, coś mu się tam może, no ja może to z wiekiem jest związane również, nie wiem, ale co chwilę jest jakaś inna decyzja i my jesteśmy ciągani na policję, musimy się tłumaczyć. Czy jest taka wola szukania współpracy i jednak zakupywania toporów? No to znaczy my chcemy, dlatego też i myślę, że nasze różne rozmowy to idą w kierunku, żebyśmy się jakoś tak dogadali, no przecież chodzi o dobro, piękną estetykę naszych tu wspólnych terenów, ale jeśli będzie dalej tak robione jak jest i cały czas będziemy szykanowani, będą pisma i policja, no to my myślimy o rozdzieleniu się. Bo to jest, po co mamy się denerwować? Czyli to by była ostateczność. Ostateczność oczywiście, ale bierzemy to pod uwagę. A jak do tego doszło, że, bo mija rok, tak? Od ukonstytuowania się nowego zarządu. Jak tak. To się stało, że te osoby akurat weszły do zarządu, a nie inne? Było wybór był, po prostu było demokratycznie wybierane ilość głosów. Kto miał najwięcej, to ten został. Szefem, prezesem został pan Chlebowski. On ma własną firmę, bardzo operatywny człowiek, świetne relacje międzyludzkie, wspaniale to wszystko robi, jest tak efektywny. On w ciągu krótkiego czasu tutaj bardzo dużo rzeczy zrobił.
I co, nowy zarząd może mówić, że ma satysfakcję, czy raczej te problemy psują smak wszystkiego? No my mamy satysfakcję, ale jest taki niesmak, że chcemy dobrze i cieszymy się, staramy się, a z drugiej strony kłody nam się podkłada cały czas i nas się tutaj próbuje, nie wiem co zrobić. No ktoś ma może chorego. No dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy Państwu. Myślę, że mamy pewien obraz nie tylko tego ogródka przed klatkami schodowymi, ale tego, jak wygląda współpraca na takich niewielkich osiedlach. W końcu tutaj w jednej klatce, o ile się nie mylę, mieszka 15 osób, tak? 15 mieszkań i w drugiej klatce też 15 mieszkań. Chodzi o wspólne pieniądze, chodzi o wspólne otoczenie. Jest to jakiś wzór, czy przykład, czy nauka dla mieszkańców innych osiedli w Kołobrzegu, że jeśli gdzieś są konflikty, to nie jesteście jedynymi Państwo. A jeśli gdzieś jest zgoda, no to możecie jako przykład służyć, bo łatwiej o różnicę zdań niż o wspólne myślenie. Pokazaliśmy fragment tego cmentarza, mnie to trochę zszokowało, bo bardzo mi się... Czemu się śmiejecie? No ktoś użył takiej formuły cmentarz. Ale my... Krzyż, bo ona jest bardzo religijna. No dobrze, ale o co chodzi z tym cmentarzem? Nie wiem. Nie, myślę, nie nadużywajmy już... Nie wiem w ogóle, to jest takie nadinterpretacja. Nie nadużywajmy już tego, myślę o określenia, dobrze? Czy o kulturze? Bo to określenie przylgnie... No powiedzmy... Przylgnie do tego podwórka zupełnie niepotrzebnie. Barwa społeczeństwa, że trudno wymagać. No mi się tu bardzo podoba, jest ogrodzone, pies nie wejdzie, kot może wejdzie. Niech pani pozwoli, bardzo proszę. Tak, tak. Przecież nisko mieszkają, zaglądali im w okna, a teraz jak już jest ten płotek to zrobiony, to raczej mniej tam osób wchodzi. Ja bym każdemu życzył takiego, zazdroszczę mówiąc krótko, bo to nie mam. Mi się wydaje, że jest ładnie, estetycznie. Ja według mnie osobiście, ja jestem bardzo zadowolona. Ale skąd się bierze, chodź jeszcze powiedzcie, bo jesteśmy na żywo cały czas. Teraz pani jeszcze nie zabierała głosu, zapraszamy. Nie, powiedzcie, ja postawię problem. Na czym proszę polega, pani, że się robi coś fajnego, co w takim oglądzie dziennikarskim jest fajne? I jest jakiś może sprzeciw. Różowy. O co chodzi? To jest takie środowiskowe, że tak powiem. Wie pan, tacy ludzie, którzy nie mają wyobraźni o estetyce. Nie możemy pani potępiać, bo zaraz pani ktoś napisze kredą którejś na drzwiach, że... Nie, ja myślę, że różnica zdań, różnica gustów to jest normalna sprawa i nie ma się co jak przekonać obrażać wszystkich mieszkańców, że to, że, co nie robi... Przekonujemy tylko pod względem tym, że nie będzie trzeba później wydawać pieniędzy. Na przykład ja przekonywałam tak, jak tego. Jak przekonać? Ja myślę, że robić swoje. Mamy plany, co dalej upiększamy, co dalej robimy. Ale jak mieszkańców przekonać, że ona dostanie wrzodów żołądka, będzie się denerwować, że jest... Ale powiedz, tobie się może podobać mama, a komuś córka. No. Jak przekonać? Wszystkie kobiety są piękne, ja mówię. Nie ma nic. Przekonasz. A ja, wydaje mi się, że ja mam receptę. Ja myślę tak, panowie, może to jest urażone ego. Ja mówię, może młodzi niech rządzą, to będzie dobrze. Mam receptę. Tak. Wydaje mi się, że zarząd po pierwsze powinien przekonać wszystkich, że działa uczciwie i dla dobra wszystkich, a nie ma za tym żadnych podtekstów, żadnych ukrytych czy interesów. I myślę, że jeśli to się uda zarządowi, to wszyscy będą spokojniejsi. No więc działamy uczciwie, policja to już zweryfikowała. Nie wiem, czy jeszcze sąd nie zweryfikuje, czy działamy uczciwie. Rudek do sądu? Nie. To w tym kierunku? Zatrzymujemy kasety. No jak? Za ogródek do sądu? Tak, tak. Nie. Tu jest pan, który się nazywa pan Manturewicz, który co drugi dzień na policję i do prokuratora chodzi. Co, że kamyczki są? Że różnymi sprawami, nie tylko, że wodę wzięliśmy. Że ja widzę, że tutaj pani z tyłu stoi i chciałaby coś powiedzieć. Na ten płotek przecież... Pani się podoba? To jest mój płotek. Tak? I przecież ja byłam na policji, że płotek postawili, tak czy nie? Ale kajdanki miała pani na dłonie? Nie, na razie nie, bo mam... Tam bo przez mam okno przypatruje się nam taki, sąsiad. Co pan o tym wszystkim sądzi? Tak, nie. Teraz mi się podoba to. Wszystko okej? Okay? A przedtem byli też kwiatki, ale inne byli. A przedtem jak było? Ładniej czy teraz jest ładniej? Są kwiatki jednakowe i nie potrzebujemy plewić i nie potrzebujemy hakać ani nic. Dominika Miłoszewicz szkoli się jako kamerzysta. Ładnie nas pokazujesz. Temperatura rośnie sporo. No, chyba wrócimy jeszcze na to podwórko, Piotr. Myślę, że wrócimy za rok, za dwa, jak ta zieleń się rozrośnie i jak będzie rzeczywiście. A czy podlewacie państwo tę zieleń?
wczoraj deszcz padał. Tak, pod podlewamy i nawet był taki problem, że z tamtej klatki powiedzieli, że tylko do połowy podlewamy swoją część, a ich nie. Ale... Czyli która jest podlewana? No podobno jest całość tylko jest do podlewana. Tego żółtego pasku, do tych dwóch okien. Aha, ale ty... jest całość podlewana na pewno, bo pan olejnik podlewa. Tak, razem z moim mężem wąż mają. I po drugie, ja rachunek na siebie wystawiłam za podlewanie wody, pobieranie wody, żeby nie było problemu, że no wodę bierze problem, się, żeby, że wodę się bierze poza licznikiem. Tak. No, przepuścimy panią. Tak. A może pani nam powie po drodze, jak się pani ten ogródek tutaj podoba? Bardzo. Bardzo się podoba. Mi się podoba. A pani sobie wyobraża, są ludzie, których to drażni. Nie. A jak ich przekonać? Bardzo porządnie wygląda. Fajnego. Bardzo porządnie to wygląda. Według mnie. Aha, dziękujemy. Bardzo. Telewizja przechodnia to była. No dobrze, ja myślę, że nie będziemy podgrzewać i niepotrzebnie być nie może czemu? Te emocje, żeby nie rosły. Raczej ostudźmy te... Pani jeszcze miała receptę jako młoda osoba tutaj przekazać. Świetnie. Co tydzień zapraszam. Na komplementy zapraszamy co tydzień. Jak przekonacie tutaj pozostałych? Ja myślę, że będziemy robić swoje. Jak urośnie, to dopiero będziemy wiedzieli. Nieprzekonalnego. Poproszę kamerę na mnie. Wie pan, i będziemy kończyć program. Dziękujemy bardzo. Dyskusja będzie wśród mieszkańców trwała, a ja bym się uparł przy tych słowach, które usłyszeliśmy pod koniec. Róbmy swoje. Jeśli jesteśmy przekonani, że to jest dobre, jeśli robimy to uczciwie, jeśli nie mamy żadnych podtekstów, nie załatwiamy żadnych interesów, róbmy swoje, jeśli mamy za sobą większość. I chyba to jest jedyny sposób, żeby cokolwiek zrobić. A ta osoba, która jest przeciwna, po prostu będzie w depresji. Ja jestem za tymi, nie, co są przeciwni. Ja też nie mam... Nas, dziękujemy bardzo. Czuję. Jeszcze na chwilę zostajemy na wizji i będziemy się żegnać. Z ulicy Unii Lubelskiej 5961. Z podwórka nadaliśmy dla was po raz pierwszy ten program i zapowiadamy kolejne wizyty na podwórkach. Piotr Pasikowski, dziękuję serdecznie. Jarosław Banaś, Dominika za kamerą. Mateusz dokumentował to na portal do telewizji kablowej, no i oczywiście była zajawka w radiu. Pozdrawiamy Jurka Zymanka, który właśnie ciężko pracuje i relacjonuje w radiu to, co się dzieje na ulicach koło brzegu i podwórkach. Dziękujemy. Ej, co jest z tym statywem, że on tak chodzi? No bo to nie jest, bo to nie profesjonalny sprzęt. Ja to będzie wyglądało trochę hardkorowo, nie? A to szło na portalu? Ona? Dopiero będzie. I jeszcze w pewnym momencie Mateusz przestawia i poszło do góry. Ja chyba będę prosił w takiej sytuacji, jak mogło, to tu mówiłem, żebyś trzymała, bo rączką odkręcasz.